zwykle, kiedy pan domu wraca z synagogi, towarzyszą mu dwaj aniołowie, jeden dobry, drugi zły. I kiedy w domu nie ma szabatu, dzieciaki latają nieubrane, nie ma stołu przygotowanego, zły anioł się cieszy i mówi: i dobrze, i niech tak będzie następnego szabatu. Ale kiedy w domu jest wszystko jak należy, są już zapalone świece, rodzina czeka przy stole, wtedy anioł dobry się cieszy i mówi: o, pięknie, i oby tak następnego szabatu. Ja myślę, że z nami jest teraz absolutnie dobry anioł, który się cieszy i mówi: i oby tak następnego roku też było. Zwykle witamy szabat pieśnią Lecha Dodi. Lecha Dodi, czyli przyjdź oblubienico, przyjdź narzeczono szabat. Bo szabat jest rodzaju żeńskiego, szabat jest królową u Żydów, narzeczoną, a lud Izraela jest mężczyzną, jest tym ludem. I lud czeka na swoją narzeczoną oblubienicę, dlatego mamy białe obrusy, bo to jest symbol niewinności, symbol królowej, symbol narzeczonej. A kiedy przychodzi szabat, a przychodzi dokładnie o określonych porach, które można sobie wyczytać w kalendarzu, jak tylko zajdzie słońce, to Żydzi śpiewają w synagogach pieśń Lecha Dodi. Trzy zwrotki śpiewają w stronę Jerozolimy, tak jak zwykle się modlą, ale na ostatnią zwrotkę odwracają się tyłem, a przodem do drzwi. Po co? Po to, żeby powitać nadchodzącą królowę szabat. I teraz my powitamy pieśnią Lecha Dodi. Lecha Dodi, Lecha Dodi likras kalo. Raskalo, venei shabos me kabelo. Lecha Dodi, Lecha Dodi, kakla. Panei shabat, panei shabat. Leshim utiferet ove ehi hila oye lecha dodi lecha dodi kakla. Come on, put your hands together. Leshim utiferet velitila lecha dodi lecha dodi kakla b'nei shabbat b'nei shabbat kakla. Shabbat, 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 Shabbat,
dni. To jest jedyny szabat na świecie, gdzie brzmi w ten sposób ta pieśń. Myślę, że wszędzie jest śpiewana tak poprawnie, tak spokojnie, trochę tak jak zacząłbym. A u nas z werwą. Super. I tak inaczej. Ja chciałam powiedzieć, że szabat dla Żydów to jest taka wyspa w czasie. Bo wiecie Państwo, my na co dzień to przecież latamy, biegamy przez 6 dni, cały czas coś tworzymy, kreujemy ten świat. Ale Bóg powiedział, na 7 dzień odpoczniesz i zaprzestaniesz pracy. To co to znaczyło? To znaczy przestaniesz kreować i przypomnisz sobie, kto tak naprawdę stworzył świat. Przecież to nie my ludzie stworzyliśmy go. Więc ten 7 dzień, szabat, uzmysławia nam, że to Bóg stworzył świat i że tak naprawdę wszystko zależy od Niego, nie od nas. Więc wycofujemy się z pracy, wycofujemy się z wszelkiej kreatywności. Ba, nawet kobiety się nie mogą malować w szabat, bo jest to pewna zmiana i też wyglądają pięknie. Natomiast nie można robić wiele rzeczy, a trzeba robić wiele rzeczy. Właśnie o tym opowiem. Jest 39 melachot, czyli prac zakazanych w szabat, które są opisane w Torze, w Świętej Księdze Żydów, czyli w Pięcioksięgu Mojżeszowym. I te prace to przede wszystkim zapalanie ognia, a my zapalamy ogień 18 minut przed szabatem, przed zachodem słońca. A potem już nie można gotować, nie można włączyć telewizora, nie można używać komputera i komórek. Spróbujcie Państwo raz tak zrobić. Jak odpoczniecie, nikt nie dzwoni, nikt nie zawraca głowy, nie ma biznesów. W szabat nie wolno się kłócić. W szabat trzeba się kochać, uśmiechać. A co ja będę mówiła? Czy są tu dzieci? Nie ma. W szabat konieczne jest pożycie małżeńskie. Także dzisiaj wieczorem już będzie bardzo, bardzo miło we wszystkich domach żydowskich. To jest bardzo mądre, bo my na co dzień nie mamy czasu dla siebie i nie mamy czasu dla rodziny, a to jest taki dzień, kiedy wreszcie mamy czas dla siebie, dla Boga, dla rodziny, dla dzieci. Możemy się z nimi pobawić, pouczyć je. A co trzeba robić w szabat? W szabat trzeba iść do synagogi, modlić się. W szabat trzeba zjeść 3 posiłki szabatowe w piątek wieczorem, w sobotę rano, w sobotę wieczór. No i trzeba przede wszystkim dużo śpiewać. Ale też z nami jest Daniel Kahan i jego malowany ptak. I Daniel? You are there? Here? Somewhere? Okay. I oni nam tutaj przygrywali, teraz szli, zrobili piękny spacer z Pragi, cały czas grając, więc może byście coś zaśpiewali i zagrali? Do you want to play something with us? Yeah. I don't know, Hinematof or something. Okay. So you will collect the colleagues, on zwoła kolegów, a my zaśpiewamy przepiękną pieśń Hinematofu Manai. Jak dobrze i jak wesoło jest, kiedy wszyscy są razem. Kiedy wszyscy razem się cieszą i siedzą. Inema
Shema Takim Gamayachad. Give me a Hebrew quick. Woo! Inematom, Umalaim, Umalaim, Shema way to celebrate Shabbat is to clap and to have a good time. If you go to the Western Wall, you see them dancing in high heel shoes. So everybody put your hands together a little bit. Shabbat to cały czas. Zaśpiewajmy razem, zaklaszmy. Zrobiło tak wesoło, to pora na dowcip, to ja opowiem dowcip. Żydzi bardzo, bardzo przestrzegają szabatu. Nawet ci niereligijni Żydzi starają się nie łamać praw szabatowych i starają się przynajmniej w piątek zapalić świeczkę. A niektórzy, nawet ci, którzy nie wierzą w Boga, to też jednak starają się ten szabat choć trochę obchodzić. Jest taki dowcip, że dwóch przyjaciół spotyka się właśnie w szabat i jeden mówi do drugiego: Moshe, ja słyszałem, że ty już nie wierzysz w Boga, jesteś wolnomyślicielem. Nie rozmawiajmy, mówi. Pomówimy o tym jutro. No ale czemu jutro? Powiedz mi teraz, czy to prawda ta plotka, że ty nie wierzysz już w Boga? Jutro.
No, spotykają się jutro. On mówi, no Moshe, ty mi dzisiaj powiesz, ty wierzysz w tego Boga, czy nie wierzysz? Oczywiście, że nie wierzę. To czemu mi wczoraj nie powiedziałeś? W szabat? Okay. A drugi dowcip to... Rebe, czy w szabat można pracować? No, Moshe, przecież ty wiesz, że nie można. A czy można zapalać ogień? No przecież ty wiesz, że nie można. A ja bym chciał skoczyć na spadochronie. Skoczyć możesz, nie możesz otwierać spadochronu. Słuchajcie, wiele jest pieśni i piosenek, ale myślę, że taką też bardzo wesołą piosenką... What now? Sisu Wesinku? Rebe? You know Sisu Wesinku? Sisu Simchu, Simchat Torah, Utnu Kavod La Torah. Sisu Simchu, Simchat Torah, Utnu Kavod La Jeżelice chłopcy, co i z nami będzie, my pojedziemy na karczomki, tam i wódka będzie. Jeżelice chłopcy, co i z nami będzie, my pojedziemy na karczomki, там и водка будет. Nicht mit Sorgen, es ist nicht da kein Nächten, es ist noch nicht da der Morgen, es ist noch da ein bisschen heim, schwert ihm nicht mit Sorgen. Hi.
chop the line of boy. Because my music fun land. Me and the Shem, my fee and the Rai, 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 the Rai,